Dzisiaj chciałbym mówić o Kościele, ale zacznę może inaczej. Czy pamiętacie, jakiś czas temu poruszyliśmy sobie temat Daniela, który wstawiał się, modlił się, pościł, bo doczytał sobie, że po 70 latach Izrael ma być wolny. I on po prostu się modlił, a w tym czasie przyszedł anioł i mu powiedział, że w czasie, kiedy się modlił, była pewna rozgrywka w niebie, że dobrzy aniołowie, czy archanioł Boży musiał borykać się z mocami ciemności. No i po 21 dniach odpowiedź dotarła. I to było stwierdzenie, że odpowiedź przyszła, jak tylko zacząłeś się modlić, czy odpowiedź została wysłana, jak tylko zacząłeś się modlić, ale były sprzeciwy tam w okręgach niebieskich. I dlatego Boży aniołowie walczyli i wtedy mógł przyjść posłaniec do Daniela i oznajmić mu to, co Bóg chciał do niego powiedzieć. O co mi chodzi? Wiecie, nieraz ludzie naprawdę myślą, że niestworzone rzeczy muszą zrobić, żeby następowały przemiany i zwycięstwa. Zaznaczam, Daniel po prostu się modlił. Po prostu szukał Bożego oblicza. I często jest tak, wiecie, że my mówimy tak, byłaby zmiana, jakbym wygrał milion, czy tam dostał milion, czy wielki spadek. Bracia i siostry, nasza zmiana to jest Pan Jezus Chrystus. Możesz mieć mało i może ci być z tym źle. No, najczęściej jest ludziom źle, jak mają mało. Ale może ci być, możesz mieć dużo i też może ci być źle. Możesz mieć średnio i może być źle. Możesz mieć żonę i może ci być źle, możesz nie mieć żony, może ci być źle. Słuchajcie, ilu ludzi, tyle jest życiorysów, tyle jest przypadków i jedynym, który prawdziwie i do końca nas rozumie, to jest Pan Jezus Chrystus. I wiecie, głupotą jest, jeżeli my zamieniamy społeczność z Chrystusem na próbę życia według swoich nawet najlepszych pomysłów na życie. My możemy mieć naprawdę najlepsze pomysły na życie. Natomiast weryfikuje je Pan Bóg. I no mam ten przywilej, że mam już troje wnucząt. To się chwalę trochę. Rozpiętość 9 miesięcy, niecałe 2 latka i 4,5 roku. Więc widzę ten rozwój. I nad czym się ostatnio zastanawiałem. Ten 4,5 latek, on dużo chce robić po swojemu. Nawet ostatnio powiedział, nie będzie tak, jak tata mówi, będzie tak, jak ja chcę. Ma być tak, jak ja chcę. Ale wiecie, co jest najlepsze? On se może myśleć po swojemu, może robić po swojemu, może być grzeczny lub niegrzeczny. A wieczorem, dziadek, a położysz się ze mną, a poczytasz mi tam bajkę, albo pogadasz ze mną. Zawsze ma ten czas, czy z tatą, czy z mamą, czy jeżeli ja przyjadę, czy moja żona Marzena, to czy z babcią, czy z dziadkiem, ma czas po prostu z nami. I on niby ma swoje elementy w życiu, ma swoje jakieś tam przemiany, procesy, skoki rozwojowe, obojętnie jak to nazwiemy. I tak dla niego najważniejsze jest to, że czuje się bezpiecznie, kładzie się spać, sobie pogadamy na różne tematy. Wiecie, teraz już trochę wyrósł, ale jak był trochę młodszy, to rano, gdy przychodził, i budził na przykład dziadka, jak zaczynał mówić, słuchajcie, nie było szans, żeby mu przerwać. Więc to było tak, że pół godziny jest monolog i on opowiada, a wiesz to, dziadek, a wiesz to. Jak ja nawet bym chciał powiedzieć, czy wiem, czy nie wiem, to nie zdążę się wbić, bo jest następny temat, następne rzeczy. I wiecie, ja to sobie bardzo cenię. Jeżeli ja jako dziadek sobie cenię mój czas z wnuczętami, to tym bardziej Bóg ceni sobie czas z nami. Moja Zosia, naprawdę kochana jest ta moja wnuczka, ale jak się obrazi, to jak myślicie, jak daleko odchodzi? Do końca kuchni. Ona dalej nie idzie, bo jej teren jest w zasięgu wzroku czy obecności mamy. I ona nam się poobraża i tak wraca do mamy. To znowu mi sugeruje to, że słuchajcie, niezależnie co robimy w życiu, czy się obrażamy na Pana Boga, czy się nie obrażamy, wracamy zawsze do Niego. Jak te małe dzieci, żeby nie było tak, że my sobie wywindujemy jakieś plany życiowe, wymyślimy, określimy, dążymy, namawiamy później Boga do naszych planów, namawiamy wszystkich ludzi dookoła, żeby nasze plany też zaakceptowali, żeby się o nie modlili, czy nawet pościli, a nie mamy tego normalnego, dobrego czasu z Bogiem. Amen.
I dlatego ja chciałbym, tak jak ten Daniel, który się po prostu modlił, tak te dzieci, które po prostu są przy rodzicach, daj Boże przy dziadkach, i one po prostu się rozwijają. Tak my po prostu bądźmy w tym, co Bóg dla nas zaplanował. I dlatego chcę mówić o Kościele. Bo nieraz ludzie mają wielkie plany, wiecie, i takie marzenia, nawet jak to by było cudownie, aby przyszło przebudzenie, jakby, wiecie, ludzie ulicami w niedzielę to nie na stadion żużlowy, tylko do zboru w Ostrowie, żeby posłuchać Ewangelii. No słuchajcie, no możemy sobie tak pomarzyć. Ale w sensie marzenia no nie wystarczą. Ja o wielu rzeczach marzyłem, jak byłem młody i wiele rzeczy się nie zrealizowało, więc moje marzenia się nie realizują. Ale kiedy ja je skonsultuję z Panem Bogiem, no to mogą się wtedy zacząć realizować. Jak marzymy o przebudzeniu, to co mamy zrobić? No po prostu żyć z Bogiem. Tu nie ma jakiejś zmiany. Ja wiem, że nieraz jest tak, że nawet spotkacie takich kaznodziei, którzy będą ciągle mówili przebudzenie, przebudzenie, przebudzenie. Słuchajcie, to nie jest zaklinanie rzeczywistości. My mamy żyć z Bogiem. Janek, Radziu, Mariusz, Karol, Konrad, po kolei my żyjemy po prostu z Bogiem. I nagle Pan Bóg mówi, to jest ten właściwy czas. I zacznie używać Janka w tak niezwykły sposób, że wszyscy po prostu będą zdumieni. Ale to nie jest tak, że Janek będzie mówił przebudzenie, 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 to w końcu przebudzenie przyjdzie. No my nieraz tak mówimy, pieniądze, 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 pieniądze i co, przychodzą? My możemy sobie wymyślać różne metody i zasady. Natomiast jedyną zasadą jest dobra społeczność z Bogiem i wykonywanie tego, co każdy z nas jako dziecko Boże, jako chrześcijanin ma zrobić. I tylko tyle. Tylko tyle i aż tyle. I Kościół, ja wiecie, ja przez tyle lat nie rozumiałem, ja doceniałem Kościół na zasadzie, że cieszyłem się z braci i sióstr. Zwłaszcza doceniałem, jak jakaś choroba mnie dopadła i wy się modliście o mnie. Ja to bardzo doceniałem, ale wiecie, to jest trochę egoistyczne. Bo ja doceniałem Kościół, który mi pomagał, kiedy miałem kłopoty. Ja wiem, że jako lider też mam pomagać innym. Ale wiecie, ja dopiero teraz coraz bardziej widzę, że Kościół to ma być też nasza praca wspólna. To jest właśnie cel. I jeżeli Kościół będzie funkcjonował na zasadach biblijnych, to to będzie jakby naturalne środowisko do działania Pana Boga, Ducha Świętego, tak jak On chce. Kiedy my żyjemy po swojemu, jesteśmy cieleśni, jesteśmy nieraz głupi, grzeszymy, przychodzi Duch Święty i co On musi z nami zrobić wtedy? Czy On może powiedzieć tak, jeżeli ja zacząłbym grzeszyć, głupio żyć, bezsensowne decyzje podejmować. Przychodzi Duch Święty i on mówi tak, Darek, idziemy na przebudzenie. Tak? Robimy przebudzenie, czy on będzie musiał powiedzieć, chłopie, ogarnij się, ja chcę cię poprowadzić do miejsca świętości, ja chcę cię poprowadzić do miejsca, gdzie jesteś mi posłuszny, bo ty musisz być mi posłuszny, jeżeli ma być jakiekolwiek przebudzenie, kiedykolwiek. I teraz im więcej nas jest poddanych Bogu, tym łatwiej Panu Bogu tak naprawdę użyć nas w sposób, jaki chce. Im bardziej jesteśmy cieleśni i żyjemy po swojemu, czyli niezgodnie z Pismem Świętym, tym właściwie to jest niemożliwe, żeby Bóg się przebił przez to wszystko. Ja wiem, że jest przykład, wczoraj akurat jak jechaliśmy z Marzeną, to chwilę rozmawialiśmy o tym, jak Paweł, jeszcze Saul wówczas, który prześladował Kościół Boży i ma proroctwo. Ty wiele wycierpisz dla mnie, ja ciebie poślę do pogan i tak dalej, i tak dalej. A on był jeszcze niezmieniony, to nie był zmieniony człowiek. To był człowiek, którego Bóg przewidział, że on się Bogu podda. Bóg przewidział i mu w proroctwie to przedstawił, ty będziesz taką osobą, ale on jeszcze taką osobą nie był. I co zrobił Paweł? No poddał się Bogu tak, jak umiał, we wszystkim. Po prostu się Bogu poddał. I samo imię Paweł oznacza mały. Więc on sam mówi, ja jestem Paweł, ja jestem mały. Saula, tak jak król Saul kiedyś był, ten nieposłuszny, nagle on jest Pawłem, on jest małym, on się nie wstydzi powiedzieć, jestem mały, jestem apostołem, jestem jak omieciny tego świata, jestem wysłany przez Chrystusa i dla mnie tylko to się liczy. On pozwolił na taki proces zmiany. Ale powiedzcie mi, czy apostoł Paweł sam się zmienił? Nie wiem, czy pamiętacie. On trafił do zboru i w zborze doznawał przemiany. Nauczycielem i prorokiem był tam apostoł Paweł, między innymi. Jeszcze nie apostoł wtedy, tylko nauczyciel i prorok. I później go Bóg wybrał na apostoła. To był normalny rozwój, normalny wzrost Saula na Pawła i apostoła Pawła. Dlatego jest tak ważne, słuchajcie, żebyśmy
byli ludźmi, którzy wiedzą, czym jest Kościół, wiedzą, po co żyją w tym Kościele, wiedzą też, jakie zadania mają do wykonania w Kościele. Czy gdybym się spytał, czy każdy z was wie, że ma zadanie do wykonania w Kościele? Czy, jak byście mi powiedzieli? Podnieście rękę, kto mówi, że wie, co ma do wykonania w Kościele. Wiecie, niektórzy mają za zadanie pouczanie liderów. Nie o to mi chodzi, nie o takie cele. Nie mówię też o tym, że liderzy muszą zawsze mieć rację, bo nie zawsze mają rację. Ale przedstawię dzisiaj kilka fragmentów z Pisma Świętego, które pokazują, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Może otwórzmy list do Efezjan, 4 rozdział, 15 i 16 werset. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. I teraz wzrastanie w Chrystusa, budowanie siebie nawzajem. Czy takie zwroty w ogóle bierzemy pod uwagę w życiu? Wiecie, bo nieraz ludzie mówią tak, prorokowanie się liczy, wypędzanie demonów się liczy. Wiecie, jakieś naprawdę konkretne działania. Natomiast samo słowo wzrastanie w Chrystusa albo zgodne z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. My musimy też rozpoznać, jako członek Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, do czego jestem przeznaczony, jak powinienem działać, jak się powinienem zachowywać, jaki jest cel w Chrystusie dla mojego życia. Jeżeli ja tego nie mam, to ja po prostu chodzę do kościoła, czyli chodzę do budynku, gdzie się ludzie spotykają, gdzie wielbimy Pana Boga, natomiast ja sam nie daję swojego życia jako ta ofiara żywa, miła, święta. I ja naprawdę to, co mówię, to ja nie chcę przez to powiedzieć, że to jest jakiś, wiecie, nie wiadomo jaki cel, który jest nie wiadomo jak trudno osiągalny. Nie, on jest przeznaczony dla każdego człowieka, dla każdego chrześcijanina i w sposób naturalny powinniśmy po prostu poddawać się Panu Bogu, żeby On mógł zgodnie z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka nasze życie użyć w Kościele. I my rośniemy jako Kościół, budując sami siebie w miłości. I powiem tak, miłość tak naprawdę jest podstawą Kościoła. Jak nie ma miłości, jak ludzie się nie miłują, to Kościoła się nie zbuduje. Bo tu jest napisane, że Kościół sam siebie buduje w miłości. Więc miłość powoduje, że z jednej strony ludzie, którzy przychodzą do Kościoła, czują się bezpieczni. To nie jest tak, że ktoś przychodzi do Kościoła i jest zaatakowany, że od razu go rozliczamy z jego sposobu życia, myślenia, teologii, filozofii i tak dalej, i tak dalej. Nie, po prostu każdy przychodzi taki, jaki jest i w miarę upływu czasu Bóg sam wpływa przez nas na te osoby nowe, a później przez te osoby na następne osoby, żebyśmy żyli zgodnie z Bożym Słowem, z Pismem Świętym. Więc miłość zawsze jest podstawą. W pierwszym do Koryntian, 12 rozdział, może przeczytam, może dzisiaj więcej tych wersetów przeczytam. Pierwszy do Koryntian 12:31. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I ta droga jeszcze doskonalsza w następnych wersetach jest: choćbym mówił językami ludzi i aniołów i tak dalej, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Byłbym jak ten cymbał dźwięczący. Dlatego Paweł, pisząc do Koryntian, a wiecie, że zbór w Koryncie nie był łatwym zborem. Oni mieli, dary Ducha Świętego się objawiały u nich, natomiast cielesności było bardzo dużo. Cielesności, grzechu było. I on im powiedział, że słuchajcie, jak ten Kościół ma być zbudowany, to musi być miłość. I im dużo o miłości właśnie napisał, żeby wiedzieli, co to znaczy miłować się nawzajem. I to jest właściwie napomnienie. Miłujcie jedni drugich. W Ewangelii Jana jest napisane, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Nowe przykazanie oznacza, że w Starym Testamencie nie znajdziemy wprost zapisane, że mamy się nawzajem miłować. Tam było oko za oko, ząb za ząb. Jak ktoś jest wrogiem, to wiadomo, uchodźcę czy emigranta przyjmujemy, natomiast wroga zwalczamy. W Nowym Testamencie jest wyraźnie
podkreślone to, że jest nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. I kiedyś mnie bardzo dotknęło to, że po czym ludzie poznają, że kochamy Boga, że mamy Ewangelię? Po miłości wzajemnej. Nie po jakiejś miłości, po miłości wzajemnej. I słuchajcie, miłość widać. Miłość widać. Miłość widać w tym, jak się odnosimy do siebie. Miłość widać w tym, jak wychodzimy na wprost potrzeb, czy braków, czy kłopotów, czy cierpień na innych ludzi. Słuchajcie, gdybyśmy my w Kościele nie modlili się o innych ludzi, tych, co cierpią, nawet tych, co nie znamy, ja bym nigdy nie uznał, że my mamy dużo miłości. Że jakąś tam miłość mamy, ale na pewno nie, że to jest ta miłość Chrystusowa. Amen? Bo to co, w końcu wyjdzie, że będziemy się modlili tylko o siebie nawzajem, a ludzie, którzy dookoła cierpią, nie będziemy się modlili? Właśnie najwięcej Bożego działania widać wtedy, kiedy wychodzimy z Ewangelią do ludzi, którzy jeszcze Chrystusa nie poznali. Dlaczego? Bo Chrystus chce pokazać im swoją miłość. Chce ich dotknąć. Chce sprawić, żeby oni wiedzieli, że Bóg żyje. Że to nie jest tak, że zostali sami ze swoimi problemami i cierpieniami. A my chcemy widzieć cuda, tylko wiecie, no nieraz niestety list Jakuba się nam kłania wtedy, że chcemy cudów, ale po to, żeby zaspokoić nasze własne pożądliwości. Mamy jakieś tam pragnienia i chcemy, żeby Bóg je zaspokoił. Natomiast Bóg nie tak nas uczy. Bóg zaspokaja nasze potrzeby według bogactwa w Chrystusie, natomiast nie chce, żebyśmy byli egoistami. Amen? I teraz, jeżeli chodzi o Boże Słowo, w Bożym Słowie jest takie, w Piśmie Świętym jest zapisane allelo i oznacza to jedni drugich albo nawzajem, wzajemnie. I wiecie, to jest słowo, które sobie wypisałem, że kilkadziesiąt razy w Nowym Testamencie, a apostoł Paweł użył go 40 razy. 40 razy znajdziemy w nauczaniu apostoła Pawła coś, co się mówi, co mówi, jak jedni wobec drugich mają się zachowywać, co jedni drugi mają robić lub co jedni wobec drugich mają nie robić. I jeżeli ta miłość Boża ma być podstawą, no to wiadomo, że pierwsze będzie to, że no mamy się po prostu nawzajem miłować. Tylko, że miłość często trzeba dookreślić. Co to znaczy miłować? Niektórzy myślą, że jak się postawi świeczkę i kwiatki i się przyciemni atmosferę i w tyle będzie muzyka taka romantyczna, to jest okazywanie miłości. To może być okazywanie miłości. Ale gdyby moja marzena mnie namawiała, żebym co wieczór świeczkę stawiał i muzyczka i tak dalej, to myślę, że po tygodniu już bym chyba miał dosyć. I dla mnie to była katorga, nie okazywanie miłości. Ale co jakiś czas takie jakieś romantyczne wydarzenie może się zdarzyć. Ja mówię, może się zdarzyć, bo ja nie jestem żadnym romantykiem. Moja marzena może to potwierdzić. Raczej nie ma ze mną romantycznego, łatwego życia. A ja znowu jestem w stanie, wiecie, kupić kwiatka mojej marzence. Jestem w stanie powiedzieć, że ją bardzo kocham. Jestem w stanie wiele rzeczy, nie łamie mojego charakteru. Natomiast gdybym miał na siłę kupować jej kwiaty, bo to jest takie romantyczne, ja się czuję w tym niewygodnie. Panowie oczywiście kiwają głowami, to wiecie, to tak nie nas działa. Ale zasada jest taka, że to musi być miłość, która nie łamie jeden drugiego. Jeżeli moja żona by się domagała codziennie kwiatów, to ja bym był wykończony, ja bym wolał iść z kolegami na spacer, naprawdę. Bo bym sobie pomyślał, ja nie mogę znowu te kwiaty muszę kupić i znowu przyciemniać światła i świeczkę zapalić. Ja nie wyrobię. A oczekiwanie mojej marzeń mogę być, o, znowu będzie ta atmosfera taka miła. Na zewnątrz tak, a w środku we mnie by się gotowało po pewnym czasie. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale mam nadzieję, że tak. I ktoś może uznać, że miłość to się w taki sposób okazuje. Faceci bardzo często, kiedy myślą o miłości, to o seksie myślą. Oni mają, faceci po prostu mają wypaczone nieraz to myślenie. I kiedy oni mówią miłość, kobieta, mężczyzna, oni zaraz seks mają. Panowie. I to nie jest ta prawdziwa miłość. Seks jest w małżeństwie, natomiast okazywanie miłości tylko seksem no jest wypaczeniem dla mnie. Zgodzicie się ze mną?
Dlatego my musimy nauczyć się, co to jest ta prawdziwa miłość. I tak w liście do Galacjan mamy wymienione, że owocem zaś ducha jest miłość. I tam jest później uprzejmość, łagodność, wierność, jest wymienione wiele elementów. To tak naprawdę to słowo miłość składa się z tych wszystkich elementów. Bo ktoś, kto miłuje, no jest uprzejmy. Ktoś, kto miłuje, jest łagodny. Ktoś, kto miłuje, jest po prostu dobry. I z tych części składowych dopiero wychodzi nam, jak wygląda, czy jak się zachowuje ta osoba, która miłuje. I jak my słyszymy, Bóg jest miłością. Jeżeli my nie poznamy przymiotów Boga, tych wszystkich elementów Jego charakteru, Jego działania, to my nie wiemy, co to znaczy miłość. Co to znaczy Bóg miłości? Kto to jest ten Bóg miłości? To jest jak hasło tylko. Dlatego w Kościele też, jeżeli pewne rzeczy mamy weryfikować, to musimy poznać pewne elementy, które rzutują na nasze wzajemne zachowanie. I jeżeli apostoł Paweł 40 razy napisał jako to jedni drugich, czy wzajemnie, co mamy robić wzajemnie, czy jak powinniśmy się zachowywać, to naprawdę mamy duże pole do popisu, żeby poszukać, naprawdę jako zadanie domowe, poszukać w Biblii pewne elementy, które mówią, jak ja względem innych mam się zachowywać. Oczywiście też zobaczę, jak inni względem mnie się powinni zachowywać, ale raczej nacisk kładźmy na to, jak ja się powinienem zachowywać względem innych. Nie takie oczekiwanie, punktowanie kogoś, to zresztą powiemy sobie o tym. Filipian, pierwszy rozdział, list do Filipian. Pierwszy rozdział, od 9. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Oto się modlę, że miłość wasza coraz bardziej obfitowała. Kiedy my się miłujemy, my zaczniemy doznawać wielu elementów zapisanych w Biblii, które dotyczą naszych zachowań, naszych relacji, naszych zobowiązań. Kiedy nie mamy miłości, wszystko jest po prostu taką no, religijną fasadą, religijną w złym tego słowa znaczeniu, że no, po prostu coś robimy religijnego. Mamy słownictwo religijne, natomiast zachowanie jest nieadekwatne do tego, do czego Bóg nas powołał. I pierwsze może przeczytam, Rzymian 12,5 teraz, list do Rzymian, 12 rozdział, 5 werset. Tak, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a zosobna jesteśmy członkami jedni drugich. I wiecie, że akurat to bycie członkami jest przez apostoła Pawła określane bardzo często jako soma, jako ciało. Tak jak funkcjonuje ciało, tak Paweł mówi, tak ma funkcjonować Kościół Chrystusa. I wiecie, no kiedy się zastanowimy chwilę nad tym, jak funkcjonuje ciało. Kiedy boli mnie prawa ręka, to bardzo doceniam lewą rękę, chociaż najczęściej posługuję się prawą. I ja doceniam, że mam lewą rękę, bo gdybym miał tylko prawą i ona mnie boli, no to jestem no, naprawdę ograniczony wtedy w swoich działaniach. I teraz ciało Chrystusa oznacza, że jesteśmy wzajemnie dla siebie członkami. Żeby tak może to przybliżyć, to jest tak, że jeżeli ja jestem prawą ręką, to jestem waszą prawą ręką. Jeżeli Mariusz jest lewą ręką, to on jest też waszą lewą ręką. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, jakimś innym członkiem, stopą, nogą, to pamiętajcie, że wy jesteście też dla innych. Czyli jeżeli ja jestem ręką, no ręce jak wiemy, no rękami pracujemy, pomagamy i tak dalej. To tak naprawdę, jeżeli jestem ręką, to ja mam po prostu pomagać. Mam być tą osobą, która daje się innym do dyspozycji, żeby im pomagać. Jeżeli przyjmiemy, że ktoś, niech będzie Bóg, uczynił go mądrym człowiekiem, to twoja mądrość nie jest tylko twoja. Ty tą mądrość masz dzielić w Kościele. Ty masz być człowiekiem, który pomaga innym w sprecyzowaniu, nie wiem, jakichś zadań, jakichś obowiązków, jakichś problemów życiowych. Bo nie każdy z nas jest taki sam i nie każdy tą samą funkcję będzie sprawował. Każdy z nas jest inny. Dlatego nie ma czegoś takiego jak jednoosobowe kościoły. Nawet wiecie, ja krytykuję coś takiego, jak niektórzy mówią, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni, tam ja jestem pośród nich. Ja jestem z dwoma braćmi się spotykam i my jesteśmy kościołem. To nie jest kościół, to jest spotkanie trzech braci.
bo Kościół zawiera w sobie i apostołów, i pastorzy, i ewangelistów, i nauczycieli, i są starsi Kościoła, i są diakoni, i są służby, a nie trzech ludzi, którzy się spotkało i się nazwało Kościołem. To, że Jezus obiecał, że dwaj albo trzej wystarczą, żeby byli przez Niego zgromadzeni, żeby On tam był, nie oznacza, że to już jest Kościół. To może być zalążek Kościoła, początek Kościoła. Natomiast Kościół wyraźnie jest w Piśmie Świętym opisany, że on ma dużo szersze znaczenie, oddziaływanie i wpływ wzajemny niż trzy osoby. Amen? Dlatego my powinniśmy nauczyć się czegoś takiego, że Kościół na tyle wpływa jeden na drugiego, że choćby nas było tutaj tysiące, to my nadal w sposób właściwy funkcjonujemy, bo nadal traktujemy, że wszyscy są członkami dla siebie, jeden dla drugiego, że musimy się budować w miłości. Teraz tu, że jesteśmy członkami, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy taka więź ciała czy organizmu. To jest bardzo ważne. Tak więc podobieństwo ludzkiego ciała do Chrystusa jest ewidentne. Żaden chrześcijanin nie może działać w pojedynkę. Dlatego, wiecie, jak ja się nawróciłem, to naprawdę tak myślałem, może tak starotestamentowo, że Bóg będzie działał tak, jak, czyli przez Dawida, przez Samsona, przez Gedeona, przez Karolinę, przez Karola, przez Mariusza, a reszta to tak będzie wypełniała Kościół. Naprawdę miałem takie myślenie, że Bóg, jak się poddamy Mu, to takie szczególne, wybitne jednostki będzie powołał. Słuchajcie, im dłużej żyję, tym bardziej widzę, że to nie jest Boża metoda. Bożą ekonomią i sposobem pracy jest to, że wszyscy są użyteczni, wszyscy są obdarowani, oczywiście każdy ma inną funkcję. I jeżeli tam pojawi się jakiś naprawdę wspaniały ewangelista, tylko Bogu dziękować, ale to nie jest celem, żeby był tylko wspaniały ewangelista, jeden taki rodzynek wśród tam w całym cieście i on tutaj teraz będzie pokazywał chwałę Bożą. Nie, my wszyscy mamy żyć w chwale Bożej. My wszyscy jesteśmy jak te miasta, które się nie mogą ukryć. Rozumiecie, co mi chodzi? Chodzi o intensyfikację, czy takie pobudzenie do działania każdego członka Kościoła, a nie żeby było kilku, którzy gdzieś tam coś robią, a niektórym no, to pasuje. Wiecie, jak mi pasowało kiedyś, gdy zacząłem czytać, w czwartej albo szóstej klasie podstawówki zacząłem czytać Nowy Testament. Przeczytałem cztery strony, to pamiętam. Może z dwa rozdziały. Powiedziałem, nic z tego nie rozumiem. Jak mi pasowało, że ksiądz jest od tego. Mówię, nic nie muszę się uczyć. Zresztą w Kościele rzymskokatolickim bardzo często było przekazywane, że trzeba skończyć teologię i tylko ci, co skończyli tą teologię, to oni mają prawo wykładać Pismo Święte. Więc ja byłem całkowicie zwolniony. Więc ja się zająłem piciem piwa, imprezami, a od tych rzeczy ważniejszych to był ksiądz, żeby mi wyjaśnić. I mi to pasowało. I wiecie, myślę, że wielu ludziom pasuje, żeby kogoś postawić gdzieś na piedestale, niech on robi. A ja to jestem taki szary żuczek, tylko to nie jest na zasadzie pokory, że jestem szary żuczek, tylko na zasadzie niech robią. Mówię, bardzo dobrze, ja sobie odpocznę, zrobię po swojemu, ja się zajmę w tym czasie może biznesem, coś tam sobie załatwię, jakieś swoje pragnienia spełnię, a tamci niech robią. No, no w końcu są gdzieś tam powołani. Więc Biblia to odwołuje, to nie jest tak. Dopóki jesteśmy niedojrzałymi chrześcijanami, rzeczywiście, no inni muszą pomagać. Ale my dążymy do tego, żeby każdy z nas był dojrzałym chrześcijaninem. Żebyśmy wszyscy mogli pomagać. Oczywiście w tym zakresie, w jakim Bóg nas powołuje. Ale wszyscy, nie ma bezrobotnych i nikt, ani wy, ani ja, nie jesteśmy niepotrzebni w Kościele. Jak się czujesz niepotrzebny w Kościele, to znaczy diabeł już jakąś tam swoją robotę chce wykonać w tobie. Żebyś czuł się niepotrzebny, odrzucony albo nieobdarowany, to jest nieprawda. Każdy z nas jest w pewien sposób pewien. No jest niezastąpiony, bo nikt z nas nie może zastąpić. Ja już to kiedyś powiedziałem, to myśl, ale wróciła mi teraz. Kiedyś myślałem, że jeżeli ktoś odchodzi od Kościoła, to inni go zastąpią. Ja już tak nie myślę. Nikt nie zastąpi osoby, która odeszła. Nikt. Bo to jest ewenement na skalę światową. Każda osoba. To jest... nie idzie zamienić nikogo z nas. Ani naszego charakteru, ani naszego myślenia, ani wpływu naszego. My jesteśmy niezastąpieni i Bóg chce mieć wszystkich. A nie, że po prostu ktoś, no dobra, to odchodzi. Oczywiście też Jezus sam nas nauczył, że jeżeli ktoś się buntuje i chce żyć po swojemu, czy choćby ta historia o synu marnotrawnym, że Bóg mówi, dobrze,
Bóg, człowiek ma wolną wolę, Bóg się na to zgadza. Ale Bogu zależy na każdym człowieku. Dlatego żaden człowiek nie powinien działać w pojedynkę i myśleć, że będzie efektywny. Nie będziemy efektywni. Potrzebujecie pocieszenia nieraz? Takiego zwykłego pocieszenia, że przyszedł, nie wiem, Konrad i powiedział: cześć bracie, jak się masz? Co tam u ciebie? A może masz jakiś problem? Jak co to się w domu pomodlę o ciebie więcej? Bo nie wiem, no raczej nie macie takich kolegów i koleżanek, które tak się troszczą o was, albo ludzie na ulicy was zaczepiają, mówią: o, widzę, że pan zmartwiony idzie, to może panu pomogę jakoś. Spotkaliście się z czymś takim? Tak? Ja się z tym nie spotykam. Mnie nikt nie zaczepia na ulicy i nie pyta się, jak się czuję. Natomiast my jako chrześcijanie w Kościele mamy prawo zapytać, właściwie to jest częściowo obowiązek, zapytać, powiedzieć: słuchaj, może mogę ci pomóc. I ktoś powie: nie, jest wszystko w porządku, to okej. Ale nieraz jest tak, że potrzebujemy, tylko nie chcemy się z tym zdradzić. A są też osoby, niestety, które nieraz mówią: nikt się nie zapyta, jak się czuję, nie pomodli się o mnie, nic mi nie powie. A mówię: a powiedziałeś komuś, jak się czujesz? Nie. No to czemu się nie modlą o mnie? Czemu nie pytają Pana Boga, jak ja się czuję? I teraz wyobraźcie sobie kółko ludzi pretensjonalnych, którzy ciągle mają jakieś uwagi i pretensje, bo ten się nie pomodlił o mnie, ten się nie spytał, jak się czuję, ten nie przyszedł z objawieniem, tamten z prorocem, a ja biedny mam kłopoty. I nikt się o to nie pyta. Właśnie dlatego, tak jak umiemy, okazujmy sobie miłość, natomiast my sami nie bądźmy tymi, którzy ciągle oczekują, że wszyscy powinni nad nami skakać, bo tak to nie działa. Wyobraź sobie, żeby ta moja prawa ręka ciągle domagała się mycia kosztem innych członków. Dłoń bym miał czyściutko, mógłbym wam podać, nie musielibyście się martwić. Ale każda inna część ciała, to byście wyczuwali mnie już tam z kilometra. Ale rączka była czysta. Bo domagałbym się ciągle, że ta ręka to musi być taka najczystsza. Nie ma czegoś takiego. Każdy z nas jest zobowiązany troszczyć się o drugich. I tak Biblia mówi, że te słabsze członki większym szacunkiem czy większą opieką się okazuje, że sprawujemy. I tak powinno być, bo tak mówi Pismo Święte. Efezjan 4, rozdział 11-16, jeszcze przeczytam. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami. I sam taki zwrot mówi, że to jest zbiór ludzi, a nie, że ustanowił super apostoła, super proroka, super kogoś tam. To jest mowa o tym, że to jest jakby grupa ludzi, czy grono ludzi, którzy mają innym pomagać, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Jedność wiary, co to oznacza? Jak my się miłujemy, to Bóg będzie działał w naszym życiu tak, że naprawdę po roku, po dwóch, po trzech, my będziemy mówili bardzo podobnie, nawet teologiczne rzeczy, one będą jakby wyrównane w nas, bo Bóg będzie to stwarzał. Natomiast jeżeli my na przykład postawimy na mądrowanie się, na wiedzę, to każdy inną książkę przeczyta i każdy co innego będzie mówił. Zgodzicie się ze mną? I później jest tak, że nieraz ktoś przychodzi i mówi: wy źle zbór prowadzicie. My niedawno spotkaliśmy taką osobę, która, jak ktoś nie miał chustki na głowie, to ta osoba uważała, że Bóg jej nie słyszy, a jak ktoś powiedział, że no, ale ja nie noszę chustki na głowie, a Bóg mnie słyszy, o, mówi, różni są bogowie, do różnych bogów można się modlić. Więc ta osoba jeszcze zaczęła obrażać inne osoby tylko dlatego, że chustki na głowie nie było. Więc można mieć takie teologie, które żadnej jedności nie budują. A gdy na przykład takiej osobie zwróciłem uwagę, mówię: wiesz co, ale Biblia też mówi o poddaniu liderom, bo mówisz, że opierasz się na Słowie Bożym. To też jest napisane w Słowie Bożym. Mówię: masz swojego pastora. Ta osoba wzięła Biblię, mówi: to jest mój przewodnik. I koniec. Po rozmowie.
Czy zbudujemy w taki sposób jedność? Nie. I nie dlatego, że ludzie byli niechętni tej osobie, z którą rozmawialiśmy. Dlatego, że ta osoba nie chciała wejść w taką rolę współpracy. Ona wiedziała lepiej i koniec. Dlatego mówię o tym, że każdy z nas musi zacząć wykonywać pewne zadanie w swoim życiu, popatrzeć na to, kim jest w Jezusie, popatrzeć na to, kim są inni w Jezusie, popatrzeć na zależności między diakon, członek, lider, coś tam jeszcze, bo my musimy te rzeczy sobie zweryfikować i ustawić się w tym miejscu, gdzie jesteśmy przydatni i oczywiście potrzebni, żeby to był rozwój. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Czyli ta jedność Kościoła, to wspólne budowanie, nie jest po to, żeby ktoś był wywindowany gdzieś, tylko po to, żebyśmy byli przygotowani do posługiwania, żebyśmy mieli jedną wiarę, żebyśmy poznali Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Czyli jest cel dla każdego z nas i to jest cel w Kościele. To nie jest cel indywidualny, to jest cel Kościoła. Nikt z nas sam siebie nie zbuduje. Nie mamy takiej mocy sprawczej, nie mamy takiej możliwości, żeby się samemu zbudować, żeby stać się dobrym chrześcijaninem i tak dalej. Nie ma takiej opcji, bo Biblia o tym mówi, że nie ma takiej opcji. Czy apostoł Paweł sam został apostołem Pawłem? Jak byliśmy z Markiem na studiach, to mieliśmy podróże apostoła Pawła, na pamięć to wykuwaliśmy. I się okazało, że apostoł Paweł na kilka lat zniknął. I Barnaba go odszukał, i Barnaba go wprowadził do kościoła. I dopiero w kościele Paweł dalej wzrastał. Dlatego musimy sobie zdać sprawę, że nie ma indywidualnego wzrostu bez współpracy z innymi. Zaznaczam, że współpraca z innymi nie zawsze jest łatwa. Nie zawsze jest przyjemna, natomiast cel, jaki nam przyświeca, to jest to poznanie Chrystusa, ta jedność, to dorośnięcie do pełni wymiarów Chrystusowych. Ale po co my to wszystko mamy też robić? Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Czyli mamy tutaj jakby zagrożenie. Jakie jest zagrożenie, kiedy nie żyjemy w Kościele i z Kościołem? Że nas coś zwiedzie. Że nas ktoś namówi, że trafimy na człowieka z taką osobowością, który nie będzie tak jak Kościół gremialnie miał na nas wpływ, tylko on sam jednostkowo będzie nas prowadził, czy tam nas zwiedzie, czy nas wykorzysta, to już zależnie od sytuacji. Natomiast Kościół jako całość naprawdę to jest też bezpieczeństwo nasze. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeżeli ja jako pastor zacząłbym głupoty jakieś opowiadać wam, niebiblijne, to po to jest Kościół, za chwilę Marek z Beniem i inni bracia powiedzą: Darek, tu się dzieje coś nie tak, bo oni stoją też na straży tego, żeby nie było fałszywych nauk w Kościele, a nie, że jeden mówi i reszta tylko ma słuchać. To tak nie działa i Kościół tak nie może działać, bo to jest gremium, to jest zespół, to ma pracować razem i to na każdym poziomie. Jeżeli jest zespół muzyczny u nas w kościele, to też nie jest tak, że Janek to gwiazda Hillsonga, Janek będzie tu wyśpiewywał przepiękne rzeczy, a reszta to tylko mu przygrywa i mu pomaga. Nie, to jest jak jeden organizm i jak chodzą na próby, oni się docierają na próbach, ćwiczą. Po co? Żeby nam usłużyć i prowadzić nas w uwielbieniu. Ale tam nie ma, jak ktoś by mi z zespołu powiedział, że on jest jakąś gwiazdą, specjalista, superman, to ja powiem, że to jest pomyłka, że on się, owszem, może ktoś pięknie śpiewać, może ktoś pięknie zagrać, natomiast w charakterze nie nadaje się, bo on nie jest współpracownikiem, tylko jakimś tam, no chciałby, nie wiem, jak celebryta gdzieś tam występować. Lecz abyśmy, ten jeszcze werset przeczytam, 15-16. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Szczerzy w miłości. Znowu się pojawia miłość. Miłość niejako otacza całą pracę Kościoła. I Kościół bez miłości jest niczym. To nie jest prawdziwy Kościół. Kościół musi się budować w miłości, w Kościele musi być miłość. My musimy indywidualnie mieć społeczność z Bogiem, żeby ta miłość przez nas i w nas była aktywna. I wtedy Kościół będzie się budował. I za jakiś czas zobaczymy, że Kościół wzrasta, bo jest miłość. Bez miłości nie ma wzrostu. Popatrzcie na dzieci, które się wychowują w rodzinach, gdzie jest mało miłości albo brak miłości. Czy te dzieci wyrastają najczęściej na osoby odpowiedzialne, na osoby, które są spełnione,
które mają dobry wpływ na innych? Na ile znam swoje dzieciństwo i moich kolegów, to tam, gdzie były rozbite rodziny, tam, gdzie był alkohol, gdzie nie było czasu dla dzieci, nazwę to bardzo ładnie i delikatnie, to były łobuzy. Dlaczego? Bo nie było wzorca. Nie było miłości. Moja Ania, gdy była na studiach, mówiłem już kiedyś tą informację, my bardzo często, kiedy wysyłaliśmy sobie SMS-y, to no, ja bardzo często piszę mojej żonie, że ją kocham. Nie tylko jej to mówię, ale jeszcze piszę. Serduszko, nawet takie, wiecie, emotikonki są, więc sobie tam serduszko dołożę, uśmiech dołożę, różne takie głupotki, ale one mają znaczenie. I teraz koleżanka zajrzała przez ramię i Ania mówi, o, tu mama mi napisała to i to, i na końcu Marzena napisała, kocham cię. I ona była w takim szoku, Ania mówi tak, ona stanęła i mówi, jak mama ci napisała, że cię kocha? A ona mówi, no pewno, przecież my co chwilę sobie piszemy, że się kochamy, bo my się kochamy. Dla tej dziewczyny to był szok, że mama napisała córce, że ją kocha. Wyobrażacie sobie, jak daleko człowiek jest od takiego bezpieczeństwa emocjonalnego, wewnętrznego, jak nie słyszy słowa kocham cię, bo nigdy nikt nie mówił tego? Dlatego Bóg do nas bardzo często, kiedy się modlimy, na pewno mówi do was, że was kocha. I mi też to mówi, że mnie kocha. I ja odczuwam i widzę Jego miłość w swoim życiu i to mnie buduje, to mnie wzmacnia. I w Kościele też powinniśmy widzieć nawzajem w sobie miłość. Zaznaczam, to wcale nie przeszkadza, że mamy nieraz dziwne charaktery, bo miłość właśnie się spotyka też z dziwnymi charakterami i właśnie wtedy jest to pole do popisu dla miłości. Uprzejmość, łagodność, wierność. Rozumiecie, mamy wtedy dużo pracy, ale miłość działa i tak powinno być, bo miłość nas kształtuje. Czyli mamy wzrastać pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. I jak ja tak czytam te definicje, które Paweł opisywał, on ciągle mówił właściwie o tym, że Kościół to jest ciało Chrystusa, on jest głową tego Kościoła, mamy poznawać Chrystusa, mamy wzrastać w Chrystusa, mamy nawzajem się siebie, być dla siebie członkami, mamy się budować. Dlaczego? Bo jesteśmy częścią Chrystusa. Dlaczego? Bo w taki sposób Bogu oddajemy chwały i w taki sposób Kościół ma funkcjonować. Więc dzisiaj jeszcze jedno może powiem. Oddani jedni drugim. Rzymian 12:10 może przeczytam. Czyli pierwsze musimy zrozumieć, że jesteśmy tymi, którzy są członkami jedni dla drugich. Bracia i siostry, pamiętaj, tak jak ty jesteś członkiem tego Kościoła, tak inni też są członkami tego Kościoła. Żebyś nie myślał, że jesteś super członkiem Kościoła albo byle jakim członkiem Kościoła. Jesteś po prostu członkiem Kościoła. I jako członek Kościoła, jako ten, który ma być członkiem jeden dla drugiego, moje członki sobie pomagają. Wyobraźcie sobie, że jedna ręka by mnie głaskała, a druga biła? Może lewe niech mnie głaska, prawa bije. Nie, odwrotnie. Będzie mniej bolało. Prawa mnie głaszcza, lewa mnie bije. Ja bym nie chciał takiego ciała. I dlatego pamiętajcie, że może tak być, że w Kościele jeden będzie cię błogosławił, będzie wyciszał, będzie uprzejmy, a drugi cię będzie może bić. Może tak się zdarzyć, ale to jest dysfunkcja w organizmie. Tak organizm nie powinien funkcjonować. Więc jak jesteś prawą ręką i głaszczesz, to naucz lewą rękę, poucz tą lewą rękę, spędź czas tą lewą ręką i wytłumacz, że się nie bije swojego własnego ciała. Myślę, że rozumiecie, to taki może dziwny obraz, ale mam nadzieję, że on dociera do nas. Nie może tak być, żeby członki wzajemnie nie dbały o siebie, bo to jest całkowita dysfunkcja i ciało, które nie dba o siebie, musi umrzeć przedwcześnie. Po prostu musi. Nie ma innej opcji. I teraz oddani jedni drugim, Rzymian 12:10. 12 rozdział, 10 werset. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. To jest niby zdanie, niby stwierdzenie, ale to jest jakby zadanie na całe życie. Wiecie, nieraz jedno stwierdzenie z Pisma Świętego, ono się przekłada na zadanie
na całe życie. Mamy miłość, bo wiecie, że tak jest, no, ja tak przeżywałem to w życiu często. Przychodził Pan Bóg, wypełnił mnie Duchem Świętym, słuchajcie, ja bym każdego wyściskał. Ale miałem trudny czas, no nie każdego bym wyściskał. Nieraz w ogóle bym nie chciał ściskać. Wolę, że mnie ominęli. Wolę mieć święty spokój. Przychodził Pan Bóg, dotknął mnie, wypełnił Duchem Świętym, znowu bym wszystkich wyściskał. Mieliście taką ambiwalencję, taką huśtawkę? No to jest normalne. I nauczyłem się jednej rzeczy. Jak nie będę pełen ducha, nie będę ludzi kochał. Chcesz kochać ludzi? Musisz być wypełniony duchem. Chcesz być wypełniony duchem? Musisz spędzać czas z Panem Bogiem. I tu nie ma innej drogi. Czy macie jakiś sklep, gdzie można kupić miłość? Nie mówię o jakichś tam wypaczeniach. Może taka księgarnia chrześcijańska, tam się dużo miłości kupuje. Jest jakaś książka, na przykład 12 kroków do miłości, 30 zadań do wykonania i będziesz pełen miłości. To nie działa. Działa tylko społeczność z Bogiem, który jest Bogiem miłości. I w miłości braterskiej mamy być oddani jedni drugim. Po prostu trzeba być oddanym. Czyli ta miłością braterskich jedni drugi umiłujcie, ja uważam, że to jest takie oddanie. Rodzice, kiedy pociechy ich dojrzewają, przechodzą wiele kryzysów. Nieraz w dzieciństwie mogą choroby wpływać, nieraz w wieku dojrzewania, te bunty młodzieńcze. Rodzice mnóstwo rzeczy przeżywają. Ale powiedzcie, czy normalny, kochający dziecko, rodzic rezygnuje z tego dziecka, bo są kryzysy. Nadal ten rodzic jest ciągle oddany swoim dzieciom. Może jest mu ciężko, może płacze po nocach, ale ciągle jest oddany. I teraz oddanie jedni drugim oznacza, że nawet jak ktoś dla ciebie byłby przykry, popłacz sobie w nocy, ale bądź oddany dla tego brata i siostry. Ja nie mówię nadskakuj mu, ja nie mówię rób za niego, ja nie mówię nie zwróć mu uwagi, ale bądź oddany, bądź tym, który naprawdę chciałby pomóc. Nie zawsze mamy możliwości pomóc. Ale to jest tak, byśmy powiedzieli, jak tylko dasz mi szansę, ja chcę ci pomóc. Nie w sposób głupi, nie w sposób, który ty tam wymuszasz, ale w sposób, który jest w Biblii opisany, chciałbym mieć na ciebie dobry wpływ, czy chciałbym ci towarzyszyć, czy chciałbym ci pomóc i tak dalej, i tak dalej. Amen? Wiecie, to tak powinno być. I nieraz ludzie, którzy są w świecie, którzy nie poznali jeszcze Chrystusa, są zdziwieni, że na przykład ktoś może coś zrobić dla kogoś bezinteresownie. Niektórzy mówią, jak ty z kasy z tego nie masz? Ja spotkałem już wielu ludzi, którzy wypytywali mnie, ile ja mam pieniędzy jako pastor. Dla nich nie było ważne to, co to znaczy być pastorem, tylko to, ile kasy z tego mam jako pastor. Jaką wypłatę. Pamiętam kiedyś pewnego człowieka, który mówi, pastorze, a ty gdzie pracujesz? A mówię, no pastorem jestem. A taka normalna jakaś praca? Ja mówię, czy rozumiem, że bycie pastorem jest nienormalną pracą? Nie, przepraszam, nie to chciałem powiedzieć, wybacz mi i tak dalej. Więc nieraz ludzie nie będą dla nas ani mili, ani nie będą mieli dobrych intencji, bo nie rozumiem jeszcze. Natomiast my jako Kościół uczymy się od Chrystusa, to, co umiemy, przekazujemy innym. Inni uczą się od Chrystusa, pomagają nam i naprawdę to jest wzrost. Troszczymy się o siebie. No i dzisiaj może skończymy na tym, że członkami jedni drugich i oddani jedni drugim. To jest tak trochę szokujące, że trzeba o tym uczyć. Ale taka jest prawda. Trzeba o tym sobie przypominać. Dlatego jest ważne, żebyśmy byli blisko siebie. Miałem brata, który przedwcześnie zmarł. I powiem wam tak, ja go bardzo kochałem. Nie wiem, czy on mnie bardzo kochał, ale byłem 3 lata młodszy, więc gdziekolwiek mieliśmy jakąś wyprawę taką młodzieńczą w jakieś tereny nieznane, no to mój brat mówi, młody, ty do domu. Koledzy mówią, nie, Darek jest w porządku, niech idzie z nami. I wiecie, ja często się z moim bratem biłem. Niestety byłem taki, że jak mi 3 razy powiedział młody do domu, to ja zaczynałem się bić z nim. I później była szarpanina gdzieś na trawnikach, kumple nas rozdzielali i szliśmy w końcu razem, albo się obrażałem, powiedziałem, dobra, nie idę. Ale zauważyłem jedną rzecz. Niech tylko ktoś mnie gdzieś tknął. Wiecie, ponieważ wyżsi, silniejsi ode mnie się czepiali, mój brat od razu, nawet jakby był mniejszy, stawał i się bił. No,
nie wiem, czy Spławski kojarzy się z wojowniczością, ale za młodu tak było, że albo ja z bratem, albo brat stawał w mojej obronie. I to też jest oddanie jeden drugiemu. To akurat nie pozytywne może, ale mogłem się z bratem kłócić, mogliśmy się wyzywać, mogliśmy się przezywać, mogliśmy być dla siebie niemili, chamscy, ale jak przychodził kryzys, to stawaliśmy jeden za drugim. Dlatego, słuchajcie, może nie patrzmy, że to oddanie jeden drugiemu musi polegać na tym, że będziemy tacy przesłodzeni, że podejdę do Marka i taki już najładniejszy uśmiech, jaki mam, Markowi sprzedam i Marek oczywiście też odda mi takim uśmiechem i wtedy powiem, jak my się w tym kościele kochamy. Nie, chodzi o to, że my się nie musimy nie wiadomo jak uśmiechać do siebie, chociaż miłość się wiele uśmiecha, taka jest prawda. Ale kiedy przychodzi jakiś kłopot, to stajemy jeden za drugim. Jak nie możemy pomóc fizycznie, bo nie potrafimy albo nie mamy mądrości, modlitwa zawsze jest pomocą jeden dla drugiego. Amen. I gwarantuję wam, bo sam to zauważyłem w życiu, im więcej się modlę o kogoś, tym bardziej na jego życiu mi zależy, tym bardziej zależy mi na jego powodzeniu, tym bardziej zależy mi na tym, żeby jego życie i jego dusza się dobrze miała. Po prostu mi zależy. Wkładam wysiłek i ja chciałbym zobaczyć efekt też mojego wysiłku. Chcę zobaczyć, jak ktoś żyje i jest w Bogu szczęśliwy. Amen. To może na dzisiaj tyle. Pochylmy nasze głowy. Dobry, doskonały nasz Boże, my dziękujemy za to, że w Jezusie Chrystusie ustanowiłeś Kościół, że Panie, każdy na nowo narodzony człowiek jest włączony do ciała Jezusa Chrystusa. On jest głową, my jesteśmy ciałem i dla siebie członkami. Ja też dziękuję Tobie, Panie, za to, co nazywamy lokalnym Kościołem, że mam tylu braci i siostr tu w Ostrowie, że razem możemy Ciebie wielbić, że razem możemy rozważać Twoje Słowo, że razem możemy, Panie, starać się Ciebie poznać. I Boże, o to najbardziej chcemy prosić Ciebie. Daj nam się poznać, Panie. Pozwól nam, żebyśmy zrozumieli, jak Ty działasz w Kościele, abyśmy w Kościele też wiele dobra odebrali. To, co, Panie, ustanowiłeś w Kościele. I, Panie, to Ty powiedziałeś, abyśmy byli członkami jedni dla drugich. To Ty powiedziałeś, żebyśmy byli oddani jedni drugim. To jest jeszcze wiele słów, które mówią o tym, co mamy czynić jeden do drugiego i tego chcemy się nauczyć, Panie. Żebyś Ty, Boże Wszechmogący, był uwielbiony w tym Kościele, pośród tych ludzi, którzy tu się spotykają. Panie, chcielibyśmy zobaczyć, jak działasz w nas, pośród nas i jak, Panie, mnóstwo ludzi się nawraca w Ostrowie. I, Panie, nam nie zależy na tym, żeby byli członkami akurat danej denominacji. Nam zależy na tym, żeby ludzie w Ostrowie Wielkopolskim znali Ciebie osobiście, żeby znali Pismo Święte i żeby wiedzieli, co to jest prawdziwy Kościół, żeby wiedzieli, co to znaczy być dla siebie członkami, jak się miłować, jak się budować, jak poznawać Ciebie, Chryste. Panie, błagamy Ciebie o to, żebyś Ty tą dobrą pracę, którą rozpocząłeś w nas, zgodnie z Twoim Słowem, do końca naszych dni pełnił ją w nas, żebyś ten Kościół wzmocnił, żebyś ten Kościół przysposobił, żebyś ten Kościół obdarował, Panie, żebyś nas wysłał. Niech tak się dzieje w Twoim imieniu, Chryste. Alleluja. Amen.